Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym próbuję od zera. Tak, wynajmuję tutaj domek. Domek wynajmuję, pokój wynajmuję. Jest to mapa La Coronella. No i gramy Let's Play. Tak, wczoraj udało się zakupić plac, wiatę, zwieźć sprzęt oprócz tego pługu tutaj, zwieźć sprzęt, postawić silos na kieszonkę. No więc dzisiaj zobaczymy, czy udało się już tam trawie urosnąć do ostatniego etapu wzrostu trawy. Nie wiem, teraz się przekonamy. Nic w czasie po drodze skoczę do sklepu wziąć kilka kontraktów, zatrudnię pracowników, żeby troszeczkę nadrobić z czasem i pieniążkami. Jesteśmy na miejscu. Dobra, co my tu dzisiaj mamy? Jeśli chodzi o kontrakty. Dobra, dużo nie zostało. No trochę. No to weźmiemy to. Ja się zastanawiam, czy wziąć swój traktor i zrobić właśnie ten gotrak 49, czy wynajmować sprzęt. Nie, wynajmę sprzęt, bo ja później, jeśli trzeba będzie trawę kosić, to muszę użyć swojego traktora. Dobra. Więc tak zrobimy. Że wezmę ten sprzęt, podepnę swój pług, ja mi ten pług zawiezie go tam, na 49 jest, no powiedzmy, w tamtym kierunku. Dobrze, mamy październik. Ja mam nadzieję, że tę trawę skoszę dzisiaj, bo powoli się kontrakty będą kończyć. Nie będzie zbyt wiele kontraktów za niedługo, okres zimowy. A jakieś pieniążki trzeba zarabiać. Się tutaj zmieścił tym New Hollandem. No teraz się obawiałem, co tutaj jest zjazdy, ale spoko. Dał radę. Dobra, teraz uderzam na pole 49. Jako zasekuję z tyłu pokazać, co mam zrobić jeszcze.
prawie, znaczy ten zbiór uschły, nikt nie zebrał. Wszystko widzę do zorania. Dobra, jeszcze nie. Dobra, nie chcę, to pracuję po swojemu, jak będzie, tak będzie, nie będę przeszkadzał, najwyżej później przyjadę pomóc trochę, na razie muszę zmykać. Muszę sprawdzić ten trawę tam, czy to już, czy nie. Jak nie, to jest jeszcze jeden kontrakt, tam był, widziałem na kultywowanie, więc może wtedy bym coś sobie jeszcze dorobił. W czasie oczekiwania na kuszenie. Też będę musiał powoli myśleć nad kupieniem sprzętu, żeby trochę z drzew ściąć fabryki do palet. Jest. Kosimy teraz, pięknie. Super, cieszy mnie to. Kupienie właśnie fabryki do produkcji palet. To jest klucz tutaj do całej produkcji. Bo bez tych palet, jeśli nie dostarczymy palet do każdego łańcucha produkcyjnego, nie będziemy mieć żadnego produktu. Także na razie będzie koszenie trawy. Później może jeszcze jakiś kontrakt dorzucę. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się. Dobra, muszę mieć pierwsze plany ze swoim sprzętem. Yeah.
Tak. Nie udało mi się dokończyć kosić tej łąki. Już się paliwo kończy w tym traktorze również. Więc na razie kończę robotę na dzisiaj. Tak czy inaczej jest ciemno. I udało mi się zrobić, no, wykonać dwa kontrakty na dzisiaj. Znaczy ten drugi jest w trakcie działań. A ja to muszę na razie traktor zostawić, jechać. Znaczy sklep za i tak zamknięty dzisiaj jest. Witor rano będę musiał kupić paliwo i przywieźć tutaj paliwo. Bo nie wiem, czy na stację jeszcze dojadę. Strasznie dużo tego paliwa ciągnie przy tej rzeczy, naprawdę. Też musiałem zwiększyć koni, bo mnie powiemy tam pod górę i opony, żeby muszę wyczepnąć miały. Także no tak to wygląda dzisiejszy dzień. Ale po zrobieniu, znaczy no, zwiększenie mocy w traktorze i zmieniłem opony, no to dużo lepiej idzie. No ale to nie wiem, czy to miało wpływ także na to, że to paliwo więcej też ciągnie. No zobaczymy. Jeszcze jutrzejszy dzień. Kupię trochę tego paliwa w karnistrach. Później najwyżej dojadę na stację i zatankuję go na maksa. No zobaczymy, jak to będzie jutro jeszcze działać. Myślę, że jeszcze jedno koszenie będzie. Czy no, jeszcze jedna przyczepa. Także zobaczymy. Dobra, ja pędzę już na chatę. Tam pracownik ma sobie to dokończyć, tą robotę. Także no, spokojnie dokończy i ten zda sprzęt. Także jest to na jego głowie. Dostaje za to też kasę. A jutro zobaczymy, jakie będą kontrakty. Czy się da coś zrobić. Dzisiaj było na początku krucho z kontraktami, później się je wysypały. Może jutro też będą jakieś jeszcze dostępne. Zobaczymy. Jest na długo, mi trochę potrwa, zanim się ta kieszonka zrobi, żeby ją sprzedać. Wszystkiego jestem ciekaw, jak to wszystko tutaj będzie wychodzić. Dobra. Ja z tego miejsca już wam podziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. I zapraszam was na kolejny odcinek, kolejny dzień, już niebawem, na mapie La Cornela. Pozdrawiam gorąco wszystkich. Na razie. Cześć, pa.